Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na speedruna. Nie wiadomo, czy to będzie ostatni odcinek, gdyż mam 9 porażek na koncie. Przy 10 jest koniec serii. Rozpoczynam grę, gram na 10 minut, komentuję. U mnie jest 22.00, 7 czerwca 2022. No tak z ciekawości, bo mam chwilę czasu, no to zagram. Jest trochę energii jeszcze, no to zagramy. Szukamy sobie przeciwnika. Zobaczę, czy w ogóle uda mi się dojść do rankingu 2200. No takie są plany, ale już zapowiadam speedrun 2.0. Wiem, że to już wielokrotnie wspominałem, ale może jeszcze ktoś nie słyszał. No i jedziemy. 2197. Spróbuję grać tak troszeczkę żwawiej, troszeczkę szybciej, troszeczkę mocniej, w zależności jak przeciwnik pozwoli. D4 mamy Gambit Mora, bijemy, po ruchu C3, ja zawsze przepycham na D3, nie biorę tego pionka, gdyż wiem, że tam mogą być spore problemy. Wyprowadzam szybko skoczka, zaplanuję sobie posunięcie D6, więc zagram to od razu. Dobra reakcja F4, wyprowadzę sobie chyba skoczka. Wyprowadzę sobie skoczka na F6. Taki ruch oczywiście jest groźny. Zastanawiam się nad takim posunięciem. Oczywiście tutaj teoria już jest dawno za mną, ale próbuję jakoś logicznie rozwikłać te zagadki. Chociaż posunięcie E6 też może być ok. Chyba tak zrobię w ogóle. Zostawię tego gońca. Dobra, mamy taki ruch hetman C7, żeby nie było E5 w tym momencie. I zaplanuję sobie goniec E7, żeby zrobić szybko roszadę. Dobrze, że przeciwnik dosyć szybko gra. Póki co. Okej, okay, posunięcie takie, takie, coś tam może kombinować, ale roszadę trzeba zrobić. No ale cóż, pionka więcej nie ma, jest wszystko porówno. Albo za chwilę tutaj będę chciał zagrać posunięcie E5, albo D5. D5 nie bardzo, bo będzie E5 i takie trochę schematy powstaną z obrony francuskiej. Takie posunięcie sobie mogę zagrać. A, jeszcze sobie przypomniałem, że istota tego posunięcia jest taka, żeby nie było skoczka na G4, żeby goniec miał ucieczkę na G1 w razie czego. Okej, okay, ale jakoś trzeba sobie z tym poradzić, bo teraz on czyha na pewno taki ruch, skoczek tutaj, skoczek tu, będzie chciał wejść. Może po prostu B6, zagrajmy sobie B6, żeby stawić gońca, czyli spróbować wyprowadzić ostatnią figurę w sposób trochę inny. Ok, od razu goniec B7, mamy taką trochę strukturę jeża, jeszcze brakuje posunięcia A6 do tej struktury, ale nie będę musiał tego robić, skoczka nie ma na C3, nie zagra mi na B5, więc spoko, z jednej strony, tak się pocieszam. Skoczek B3, o, to jest ciekawe, żeby teraz zagrać A5, ale on mi wejdzie tutaj, więc teraz chyba dobry moment jest na posunięcie E5. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry moment, tak mi się wydaje, po przepchaniu, bo to tylko biorę pod uwagę. Będę chciał spróbować chyba nacisnąć na punkt E4, ale też mam do zagrania takie posunięcie jak D5. Jeżeli będzie F5, to D5 jest świetne, uważam. Skoczek wrócił jednak, ktoś przyznaje się do błędu i zagrywa tutaj. Myślę, że wieża E8 może być dobrym zagraniem. Rentgen z hetmanem na jednej, znaczy nie rentgen, tylko takie ustawienie wieży na jednej linii z hetmanem. Może goniec F8, może wprowadzę wieżę. Grunt, że wprowadzam sobie po prostu wieżę. Szykuję się tutaj do akcji. Bardzo bym chciał F5. Jest to F5, słuchajcie. Chyba D5 jest dobrym ruchem. Bicie, bicie. Co ja się tak podniecam, jak to jeszcze nie wiadomo, co tu się będzie działo. Ale myślę, że D5 to jest dobry moment. Aczkolwiek może jeszcze poczekać. Ale chyba nie mogę poczekać, bo będzie C4. Lecimy D5, słuchajcie. Skoczek E5, nie, bo hetman nie musi, może skoczek. Chodzi o to, że goniec F4, już tam widziałem, że tracę hetmana. Nie, tutaj wszystko działa, skoczek broni. A jednak nie zbił. No dobrze, nie zbił. Tak, zbije, on zbije, ja zbiję, on zbije skoczkiem. Spryciula. No, któż mu zabroni? A może w ogóle tak zagrać D4? Dziwnie to bardzo wygląda. Po wybiciu jakieś E5 wchodzi. A może w ogóle tak zagrać? On wybije, ja wybiję, on wybije tu. I ja wtedy tak zagram może. Dużo fajnych taktycznych rozwiązań tutaj mamy. Skoczek tu. A może w ogóle tak zagrać wieżą? On zbije, on tu, ja tu. Ciągle ten skoczek na E4 wchodzi. A może po prostu... O, może skoczkiem zbić tutaj. A on zbije gońcem. Ja zbiję tu do końca. Tak, F6. O, może to będzie jakieś rozwiązanie. Skoczek bije na E4. Chodzi o to, że chcę w tej sytuacji troszeczkę centrum rozwalić. Otworzyć to centrum. Tutaj oczywiście... O, jak skoczek zbił, to spoko. To teraz mam taki ruch. Chwila.
Może F6 zagrać od razu. Czy ja chcę tego gońca wymieniać, czy ja nie chcę tego gońca wymieniać? Jak zagram tak, tanie, może F6 dostanę. Tutaj bicie, bicie. Jak zagram to, to mi skoczkiem będzie na E6. Nie chcę tego H6. On wróci i F6. To tutaj będzie mi się ładował, ale może zdążę, bo zagram tak i się obronię. Dobra, bijemy. On zbije, zagram H6. Skoczek tu nie może, raczej nie. Oj, to bicie może być groźne w sumie. Nie mogę hetmanem, bo goniec. Jak zbije królem, to on mi wiedzie tak, tu F6, ale może być masakra. No ale nie będę cierpiał za darmo. Jakaś wieża F8. On tutaj. Ua, wow, słuchajcie. Skoczek F7 chyba jest dobre. Ajajajajaj. Ale zaraz. Moment. Skoczek F7. No tak, nie mogę zbić hetmanem, bo jakby wieża stała na F8, to bym odbił wieżą i jest ok. On zbije na F7, słuchajcie. Długo myśli i on zbije na F7. Nie zbił! W ciemno bym wszedł to. W ciemno. Wszystkie znaki na niebie wskazywały, że trzeba bić. Gramy tak. On może dać szacha. Ja odejdę, ale potem mam tutaj. Koniec może w sumie tutaj, ale nie. No, wieża D8 i będzie wszystko działać. Oj, dobra, ten ruch przewidziałem, to skoczek tutaj, skoczek ładnie broni pola G6, to jest ważne. I chcę teraz wymienić gońce, potem zagrać wieżą i po prostu wymieniać, bo tu jest wolny pionek. Struktura pionowa jest lepsza czarnych według mnie, jeśli mówimy o jakiejś końcówce typu wieżówka albo skoczkówka nawet. Z uwagi na to, że właśnie ten pionek jest tutaj wolny, podparty. Jeszcze wszystko zależy oczywiście od ustawienia króli w danym momencie. No zobaczymy, czy przeciwnik mi wybije gońca. Tutaj jakieś opcje typu hetman i tutaj, ale tutaj się nic nie dzieje. Skoczek, wystarczyło właśnie skoczek E7. Ja sobie zdaję, że troszkę może niedokładnie tutaj jest grane. Tutaj, jak zagram tak, to on mi będzie chciał zbić. Tu. I co? Król tu. Wieżę zdwoi. Hetman. Wieża tu, ja zbiję. Tak, nie chcę chyba wchodzić w tę sytuację. Mogę zagrać tak, ale on wtedy zagra tu. A może muszę? Dobra, idę na to, słuchajcie. Idę. Jak zbiję, to zbiję, gram tutaj. On zdwoi i wejdę hetmanem na E4 i będę próbował zbić tego pionka, będę miał wolnego pionka. Nie powinienem tego przegrać. Tak mi się wydaje, więc a nie mogę pozwolić na inną grę. Dobra, nie zbił, czyli jednak trochę spanikował. No to dobrze. Taki ma ruch. Oj, to jest ruch niebezpieczny. Zagram tak, on da szacha, ja tutaj. Dobra, muszę po prostu zagrać coś w tym stylu, żeby wieżę tutaj troszeczkę wspomóc. Dobra, gram tak, król F8 jest zawsze dobre. Tu nie wejdzie. Aha, może wejść tu, tu bicie i na F7 będzie się pakował. Na szczęście hetman broni. Trochę nieroztropnie pograłem, ale bijemy na D1. Szybka akcja. Spróbuję wymienić. Jak się uda wymienić, to będzie dobrze. W ogóle do skoczkówki chciałbym przejść, byłoby prościej. Czy on zagra teraz tak? Zbije, hetman E8, będę tu atakował. Zagrał. W ogóle ja nie muszę też bić, to jest ciekawe. Mogę zagrać tak. On nie może mi tam wejść, ale może dać szacha nieprzyjemnego. Nie, tego mi się nawet nie chce liczyć. Bije tutaj, on zbija. Ja gram hetman E8, żeby bronić się od mata i próbować wziąć pionka. No dobra, a jeszcze mój pionek może zasuwać tutaj dosyć szybko. Okej, on wejdzie tutaj, będę musiał ósemki pilnować, to jest nieprzyjemna sprawa, tak, jak zagram, on zagra tu, to będzie jeszcze gorzej, no dobra, gram tak, może dać szacha, ja wejdę tam i wtedy zagra tu, i zagrał jeszcze ciekawiej, czy ja mogę tak, w ogóle tu mogę zagrać i spróbować uruchomić króla. Tak zagram ze względu na to, że blokuje kluczowe pola hetmanowi białemu. I teraz króla po prostu chcę uruchomić.
przejść tędy, żeby nie stać w siatkach matowych. Hetman znalazł dobrą placówkę. I w ogóle chyba po wymianie hetmanów końcówka pionowa również jest dobra. Tak, no ten ruch jest oczywiście logiczny, bo chcę tu pionka mieć blisko. Nie jest to łatwa końcówka, jeżeli chcemy wygrywać czarnymi. I szybko król na 7. No to czuję się tutaj już całkiem nieźle. Może szach nastąpić. To ja tym królem mogę tam nawet sobie próbować grać aktywnie nawet w tym momencie. I go centralizować. Szach nastąpił. Mogę też tak, tylko to nic nie da, bo on zagra tu. Mogę tak, on da szacha, ja mogę tak. Dobra. Jeszcze widzę taką opcję, że idzie na f8, ale jest hetman d7, broniący tego pionka. I jakieś tam są opcje na szacha i tutaj zdejmowanie pionków. Okej, to powinno działać. Aktywność króla przede wszystkim. Hetmanówki są bardzo trudne, więc głównie trzeba się prawdopodobnie opierać na liczeniu wariantów. No dobrze, gramy hetman d7. Wszystko bronię, póki co. Hetman jest w gotowości do akcji. I będę chciał iść królem sobie po tego pionka. A jak wezmę tego, to łatwiej będzie już wziąć tego. Więc idę... Aha, chwilunia. Jak zagram tak, to on mi tutaj walnie. Nieco mnie przywiązał, a jak zagram tu... To dam szacha i wymienię. E4. Grozi szach. Wymiana. A czy to jest dobre? Okaże się. Ale to tak, wydaje mi się, że muszę w ten sposób. No tak, bo król jest przywiązany do pola F7. Znaczy ja już to wiedziałem wcześniej, tylko o tym nie mówiłem. Ale wydaje mi się, że to i tak jest słuszna droga, bo jakbym królem stał na H8, to sam hetman nic by nie zdziałał, zdecydowanie nie. Więc no to jest droga, którą trzeba było podążać raczej. No to chyba mam tutaj ruch. On wymieni, ja wymienię, on królem. No i teraz pytanie. Jedno jest pewne, mogę go tutaj szachować i mam remis w kieszeni. To jest pewniak. Mogę też zagrać tu. On da mi szacha, znaczy zagra tak. Ja wezmę pionka, on weźmie tego. I pytanie, czy po tym... Aha, tu jest wzięcie tego. Chwilka. Ja zagram tak, on zagra tu. Ja mogę dać mu 100 milionów szachów. Chodzi o to, żeby podejść szybko królem i siatkę matową ustawić. Tylko teraz tak, zagram tak, on tu, ja dam szacha. Jeżeli on pójdzie na jedynkę, to super, jeżeli pójdzie wyżej... To też dobrze. Dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk. No bo teraz jeszcze muszę to policzyć. Znaczy to nie jest nawet ryzyko, bo zawsze mam wiecznego szacha, więc jak jest mało czasu, to nawet nie jest ryzyko, ale po tym szachu on wymieni, podejdzie królem, ja podejdę królem i on pionkami będzie maszerował. Pionkami, a jak tym ruszę, to ja mam tutaj króla, bardzo blisko. To może jest wygrana łatwiejsza właśnie, bo tu przełomów nie ma, bo tym pionkiem zawsze bije. On pójdzie tu, ja pójdę tam. On pójdzie tu, 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 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurczę, jest lepszy. Chyba to jednak. Możliwe, że to jest też ok, tylko mam mało czasu, żeby to dokładnie policzyć. Wydaje mi się, że to trzeba grać. Dobra, gramy to. On hetman F7. Tu już nie będzie teraz... nie będzie teraz już opcji... O, tak zagrał. A, myślę, że to jest gorszy ruch, bo gram tak. Aha, bo też mogę wymienić. Chwila, jak tutaj... No to trudno, będę musiał wymienić, bo jak on mi zbije tego, to się w ogóle nie obawiam, bo królem idę tam. Mogę zawsze wrócić. Nie, no nie mogę. Chwila. Tak, to nie chyba. Chociaż mogę też w ten sposób. A czy ja chcę? Tu, tu. Dobra, idę tu, trudno. Wymianę mogłem zrobić, najwyżej zbiję.
To się też niech obawia i niech liczy, czy można bić Hetmana. No już powiem szczerze, nie jestem tutaj pewny niczego. Znaczy w sensie, wydaje mi się, że nie przegrywam pomiędzy Hetmanów. Można tylko wygrać chyba. No poszła wymiana, okej. Tędy? Tu? 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 Nie no, tutaj. Może tak w ogóle. Okej. Tak. Tak zawsze mogę. Nie, bo tu przełom, ale tak. Tak, poczekajmy na rozwój wydarzeń, chociaż A5 chyba było lepsze, te pionkówki są ciężkie. Jeszcze tutaj, tutaj, tutaj. No właśnie, chyba dobrze zagrał. Tutaj, tutaj. Źle pograłem. Czekajcie, tu? A może i dobrze. Tu to wygrywam chyba, nie? Czy nie? Tu, tu, tu. Tu. O rety. Tu, tu. O ma. O. Tu, 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 tu. O kurczaczki, słuchajcie, no porobiło się. Dobra, gram tak. Chyba wymiana hetmanów zła była jednak. G5 jest dobre. Tak. O rety. Tutaj pograł? Tak. O rety, 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 rety. No to mam remis. Mam remis, bo jak zbiję tutaj, to remis. Dobra, remis nie będzie zły. On chyba nie ma przełomów. Nie, przełomów nie ma. Dobra, remis, słuchajcie, to będzie remis. 23 sekundy. No nie, znowu kamerka. Muszę wyłączyć. 22 sekundy. 20 sekund, 20 sekund. Znowu z tych wrażeń mi tam spadło. Z tyłu. W poprzednim odcinku również to było 20 sekund. Aj, dobra pozycja była. Ale spoko, remisu jeszcze nie było. Kwestia tylko moich sekund. Tak, remis. Okej, okay, super, super, bardzo się cieszę. Z tego remisu, więc nie ma jeszcze końca serii, co jest ważne. Pierwszy remis w speedrunie na ponad 120 partii. Już się włączam, słuchajcie, przepraszam za tutaj moje problemy techniczne. Gdzie to się znajduje, ta kamerka? Dobra, chyba działa. Nie wiem, czemu mi ten spada green screen. Okej, okay. Lecimy z kolejną partią. Lecimy z kolejną partią. D4. No to lecimy z czymś ostrym. Nie, Londoniarz. C5. Proszę bardzo, zobaczymy, czy dobrze zareagujesz, panie kolego. Zbił na B8. Taki ruch chyba też istnieje. Czy ja mogę tak? A kto mi zabroni? Szach. I zbijamy. No i git. Para gońców bez żadnego wysiłku. Chyba tak, żeby bronić skoczka. Może tak, może nie tak. Wracam sobie na C7. Bardzo dobrze. Gonię C7 subtelnie. Trochę podobna do Sycyla pozycja. Roszada. I B5 bardzo mi się narzuca, ale zagram B6. Goniec B7, taki jest plan. Może F5. Tutaj chcę zagrać przeciwnik, no to zagramy mu A6. Ok. Zagramy goniec B7. Nieco żwawsza pozycja. Zagramy. Co zagramy? Zagramy F5. Taka trochę dziwna poza. Ok.
I chyba skoczek na f6, aby nie było zagrania e4. I to mi się bardzo podoba. Dobra. Okej, okay, teraz trzeba jakoś grać dalej. Jak to zwykle w szachach bywa. G6 mi się narzuca, żeby zagrać tutaj. Może potem D5. Tak zrobimy. Nie ma co za dużo kombinować. Dobrze. Chyba tak mogę, a w ogóle tak chyba D5 już będzie spoko, chociaż to jest punkt zaczepki do C4. Może E5? Może E5? Mam ochotę go jakoś zaatakować szybko. Jeszcze tylko nie wiem jak. Może E5. Niech ma ruch E5 przeciwnik. Planuję tak, ale to też nie do końca od razu, bo skoczek wróci, nie będę miał jak go ukarać. Ale teraz już taki ruch D5 może być dobry, silne centrum. C4, no okej, ten ruch jest możliwy, bo nie mam takiego posunięcia. No dobrze, tutaj muszę zejść królem z linii ataku, król G7, tak. C4 raczej zagra, a nie zagrał, tutaj grozi niebezpieczny ruch, zagrajmy sobie hetman na C6, żeby bronić, a czasami jest takie posunięcie i niech on się boi. Tylko po tym ruchu nie muszę reagować, to jest też fajna opcja. On może wrócić, trzeba będzie zagrać coś w tym stylu, przytrzymać centrum. Zagrał C4, zagramy tak, on może wybić. Zrobił to bez wahania, wybijemy tutaj. Może wtrącić wieżą posunięcie, wtedy uciekniemy hetmanem na F6. Wiem, ja sobie zdaję sprawę, że to trochę szybko idzie. Co? Bierze B1? No to chyba podstawkę zrobił, misklika. Serdecznie dziękuję. No tak, zrobił misklika, zdecydowanie. Serdecznie panu dziękuję za tego misklika, bo potrzebowałem tego nieco. Teraz muszę jakoś dobrze odejść. No może tak. Nie, może tu. Może tu, bo jak zagra mi tu, to mam skoczek F4 broniąc hetmana, w razie czego. Koniec C4 niestraszny, bo jest hetman F6. Tu jest atak, dobra. Zagrajmy sobie tu, podeprzemy potem tego końca tym pionkiem. Tak, żeby nie było niespodzianek, tu się nic nie dzieje. Teraz wystarczy oczywiście przestawić wieżę w jakieś dobre, komfortowe pozycje. No ale to widzicie, no prezent od przeciwnika odnośnie tej podstawki figury. Jestem przekonany, że misklika zrobił. Ale już gramy na włosku każdą pozycję, słuchajcie. Jedna porażka i koniec, nie? I mała historia szachowego speedruna, szachusia się będzie kończyła. Ale się zacznie kolejna historia i to jest piękne w tym wszystkim. Dobra, teraz wieża C8, oczywiście wiążemy tutaj, za chwilę zagramy sobie tu, przewaga jest tak duża. O, myślę, że nawet E4 będzie w porządku. Tak, żeby odebrać mu jakieś pola. To jest właśnie też kwestia realizacji przewagi. Wiem, że ona jest duża, ale sobie zdaję sprawę, że na przykład osoby, które mają nawet figurę więcej, czasem jest trudność właśnie z realizowaniem przewagi, bo na przykład siedzi naprzeciwko nas jakiś koks, względnie lepszy od nas, no i panikujemy nieco. I to też nie jest do końca takie oczywiście proste, żeby zrealizować to wszystko jak chcemy. Ja myślę, że nawet nie ma co się tutaj patyczkować. Wrócę po prostu skoczkiem, przytrzymam pole D7. On zagra wieżą na stówę. Ja mogę go związać tutaj. Zwiążemy i będę chciał po prostu wszystko powybijać i tyle. Zwracam uwagę na to, że nie mogę wieżę nigdzie ruszyć. Tutaj od razu to zbiję, żeby mieć problemy z głowy. On może odbić pionkiem zapewne, to goniec C5, tu się wszystko broni. I nawet potem wieża C7, wieża F7, wieża D7, tak mogę próbować grać. Albo nawet hetman E7 i wieża na D8. Może będzie nawet szybciej. Czasem G4 mogę też wrzucić. No dobra, gramy tak, jak mówiłem. Nie ma tutaj za dużo co się zastanawiać w tej pozycji. I wieża na D8 za moment. Okej.
No cóż, nie wiem co powiedzieć, no tak się to zdarza czasami. Próbuję uciekać od wymian gość. No to z dwa ją bierze i jakoś tam będę próbował go. Próbował go męczyć, próbował wymieniać figury. Ja sobie zdaję sprawę, że można grać szybciej. F4, atakować tutaj. Ok, no to co, wieża D2, już próbujemy wymienić jedną wieżę. Co się udaje. Za chwilę wejdę hetmanem, F4, albo od razu F4. No to hop, F4. Mogłem wybić. W sumie wszystko działa, ale tutaj chcę po prostu tego pionka nacisnąć mocniej z uwagi na to, że goniec dobrze tutaj sobie działa. Hetman D6. No jeszcze można tutaj podstawić, trzeba uważać. Tu po wybiciu jest jakieś G5, ale na szczęście po wybiciu jest jeszcze tutaj wtrącenie. Na F2. Okej, tutaj. No dobra. Bijemy. On zbije może na E4, jednak nie. I tutaj chyba wystarczy. Czy jakoś inaczej? Hetman F, hetman D3. Jak wejdzie tu, no to oczywiście traci wieżę. Wybił i my wybijemy. Ok. Mamy to 2,193. Lecimy z kolejną partią. Szukamy przeciwnika. Zobaczymy, na jakiego przeciwnika trafimy. I przy ewentualnej wygranej, może w końcu te 2200 upragnione, ta granica 2200. No zobaczymy, czy w ogóle kogoś złapiemy. 2213. Przy wygranej, słuchajcie, zyskujemy 8 oczek, więc jest o co walczyć. E3. Myślę, że misklik, a może i nie. No to zagramy D5. Może D4 nastąpi. Nastąpiło. Skoczek sobie wyjdzie. Ok, i C5. On C3? On zagrał C3. To wychodzą sobie szybko skoczki. Wiążemy skoczka tutaj. Będę chciał zagrać zaraz E5. O, jakże to przyjemna pozycja jest. Ale E6. Nie będę grał E5 teraz. Po prostu przytrzymam pionka. Zagram na rozwój figur z uwagi na to, że ten goniec nie jest wyprowadzony. Już mi się narzuca, że po jakimś H3 zagram sobie H5. Ale H5 może nie działać. Hetman C7 ustawimy sobie za moment i może po H3, H5 jak się pokusi. Dobra, hetman C7 się przyda, bo czasami długa roszada podziała w moim stylu, czyli mega ostro i niepoprawnie. Okej, tutaj E4 będzie kombinowane. Można goniec E7, po prostu goniec E7. Dobra, i teraz chyba H5, co? Zaskoczymy gościa, czy sami się zaskoczymy? Po wybiciu jest wybicie tam bierzem. Dobra, nawet nie liczę. Chodzi o to, że jak on wybije, ja wybijam, on będę chciał tam wejść hetmanem i próbować cokolwiek. To jest bardzo ryzykowny ruch. Nie liczyłem go specjalnie, trochę dla zabawy. No a tak, dobrze zagrał, bo teraz będę musiał po prostu wybić skoczka. Wybijam skoczka, on wybije hetmanem i może G5. Na ostro z nim polecimy. Tu się pilnuje. Tego nie muszę na razie pilnować, bo zawsze skoczek E5, a będę chciał G4 przykurzyć. A po hetman G3 mam zawsze goniec D6. A niech się boi już, słuchajcie. Wycofał skoczka, to niech się boi. A jak mi zagra skoczkiem na przykład na H2, mogę się zastanowić nad zagraniem takim, wszystko bić do końca, zrobić długo i wstawić wieżę na G8 i go tam maltretować. Takie są plany. To może być cena za to, że ten goniec nie został wyprowadzony. Dobra. Okej. I chyba tak, czy od razu G4. Męczmy gościa. On może to przepchać. Tak też się dzieje. Zróbmy długą roszadę, żeby wieże już były w gotowości. I teraz mi się taki ruch narzuca. Tu jest szach, ale ten szach nic nie daje. Gramy E5. Taki ruch mi się narzuca teraz. Może dać szacha. Odejdę królem i gramy dalej. Może zbić tak, wszystko może. Ale każde tutaj chyba odpowiedzi póki co są dla czarnych, uważam, satysfakcjonujące. Bijemy. Raczej szach. Ja tego końca nie chcę zbić. Bardziej chcę zagrać skoczkiem na F3. On może skoczek D2. Dobra, król B8. I po każdym ruchu E4 czy C4 mam ruch na przykład D4. Znaczy po tym ruchu,
po tym ruchu, tak, bicie, no to tu skoczek mi trzeba uważać. Ale mogę się tutaj spróbować zaaplikować skoczkiem na e4. No w każdym razie na pewno to jest dobra gra. Może tak będzie ok, żeby wstawić gońca. A poza tym tutaj grozi, więc też musi jakoś grać gościu. Na przykład skoczkiem. Skoczkiem tutaj na d2 musi zagrać. Po skoczku d2 zastanawiam się właśnie, bo czasami jak c4 to b3. O! To mogę tu zagrać i zbić wieżę. Więc tak zrobię. Nie widział, czy nie chciał widzieć, czy podstawił, czy zaryzykował. Aha! Chwila, chwila, gonię c4, ale na szczęście mam taki ruch. Ale moment, moment, moment. To nie wiadomo, czy ja mogę w tym momencie... Aha, teraz mogę, bo z szachem. Dobra, przyjmuję prezent. I tu mogę wybić, bo po takim ruchu jest goniec d6. Więc tu wybijam. Okej. Okay. Oj, to słuchajcie, trzeba jeszcze uważać, króla schować trzeba na A8. Ale po szachu na hetmana oczywiście się śmieje, to goniec D6. Jakoś więcej gramy w szachy. Dobra, panie kolego, 19 ruchów i trzeba składać bierki. No chyba, że tu jakieś cuda się jeszcze zadzieją i będzie 10 porażka, ale nie sądzę, nie sądzę. W poprzednim odcinku dostałem takie baty, że aż człowieka wzdrygnęło. Wiecie, taka złość sportowa się znowu pojawia, ta zaciętość. Chce się, nawet jeśli grasz tutaj o pietruchę, a grasz, to mimo wszystko. Chyba tu, aczkolwiek nie wiem. Nie, na wszelki wypadek odejdę królem, żeby nie było tutaj już jakiejś tam akcji. Nie muszę tego robić. Mogę, aha, nie muszę. Oczywiście, że nie muszę. To jest, uważam, dobry ruch. Uwaga, bo widzę posunięcie hetman e5 i goniec będzie zatroskany tutaj mocno. Więc gramy następny taki ruch. A jak król stał na b8, to oczywiście nie można było tego zrobić. No właśnie, widzimy teraz reakcję gościa, bo jak zagra tu, ja zagram tu. On zbije, ja zbiję i on tutaj. No ale to jedziemy go i tak muszę tak zagrać. Figury nie zdobywam. Ale wymiany następują i to jest cacy. O, nawet w ten sposób. Dobra, wymieniamy to wszystko. Wchodzę wieżą. Jest czysta jakość więcej. Teraz mogę wrócić królem na czarne pole. Nie ma gońca czarnopolowego, więc król może być swobodny w tym układzie. I jest dobrze. Dobra, idę król na B8, bo czasami są jakieś tam pułapki. Poczekam na rozwój wydarzeń. Jak odejdzie skoczek, to zagramy sobie tu. To mogę zbić, nie muszę. Aha, w sumie jak zbiję, to może i być dobre, bo jak ten tu zagram, to on będzie miał wolnego pionka. Dobra, zbijam. Ok, podejdę królem. W końcówkach król zawsze to jest dobra opcja. On może zagrać tu, może gońca ustawić. Może w ten sposób. Dobra. Aha, skoczek tu może wejść. Nie, jeszcze nie może. Gram tak, bo jak zagra tu, to ja po prostu zbijam. A wchodzę wieżą i straszę. Nie ma to tamto. Trzeba straszyć. Ale też trzeba uważać, bo jeszcze jakieś tu widły się zasadzą, a to jeszcze nie jest do końca taka prosta pozycja. Skoczek C4 jest mocny, uważam, i wieża będzie musiała wrócić w ogóle, co jest śmieszne. Nie mam dobrych ruchów. Taki ruch wieżą. Nie chcę się takiego ruchu zagrać, ale chyba zagram. Dobra, teraz grozi takie zagranie. Wszystko widzę, panie kolego. Myślę, że goniec D6. Jak zagra mi tu, to po prostu królem na D6, a jak zagra mi tak, to po prostu zagram wieżą tu. A już grożę na przykład zagraniem wieża na G8. Znaczy, nie do końca, bo tutaj jest groźba, więc na te groźby trzeba mocno zwracać uwagę. Ale goniec E5, szukam po prostu aktywności, trzymam pole F4 przy okazji. Dobra, zagrał tak, gramy tu. Oczywiście jak wybije, no to super, to się uprości. Po prostu się uprości, będzie dobrze. Wieża H2 wbrew pozorom może stać ok, bo ona jeszcze tam pilnuje. Też jakiś taki ruch, chociaż nie do końca, bo tutaj po co stwarzać jakieś tam jeszcze szanse przeciwnikowi. B5 raczej będę chciał zagrać.
Cóż to za ruch? Dobra, gramy B5. Skoczek E3 raczej. Po skoczek E3, co ja mogę zagrać po skoczek E3? No musi zagrać na E3, raczej tutaj nie zbije na E5, nie sądzę. Ale pewnie to liczy. Po skoczek E3. Może goniec D6. Szach. No właśnie. Może nie goniec D6 jednak. A może królem uciekać sobie elegancko tutaj i tam sobie jakoś przejść tamtędy, coś pokombinować, żeby nie było żadnych szachów. A może w ogóle wieżą tu? Na wolną linię? Może to jest dobry pomysł. Zagrajmy sobie wieżą na D8. Dlaczego by nie? Wolna linia zajęta i trzymamy się tej linii. Aj, poczekajcie, tutaj. Czyżbym przeoczył? Dobrze, zagrałem wieżą. A ten ruch to chyba był. A to tutaj mogę. Raczej miałem podstawkowicza. Znaczy, nie przegrałbym tej pozycji, bo bym nawet wieżę zaskoczka zbił i byłyby różnopolaki. Ale bardzo nieuważnie pograłem. Im wyższe rankingi, tym szybciej się jakoś chce grać, co nie? A może to już jest ta pora? Pora spania, a my gramy w szachy. Chwila, tutaj przecież jest. Ale okej, to tam mogę. Dał szacha. No dobra. Król B7, panie kolego, uciekam. Teraz grożę takim ruchem. Nie, no to teraz już powinny się poskładać. Raczej. Rej Esperanto. Meksyk. No dobra. 2 minuty do końca, ale zobaczcie, duża przewaga, ale dużą przewagę czasową mam również. Takie nawyki trochę z blica. Cały czas 9 porażek na koncie. Walczymy do upadłego. Okej, to mogę chyba tutaj wziąć. To będzie najprostsze rozwiązanie. Mogę też tutaj dać szacha. On zbije. Tutaj zostawię mu skoczka, ale ze skoczkami wiadomo jak jest. Bywa różnie. Mogę też tutaj w sumie będę groził. Tak, chyba tutaj będzie najlepsze. Nie. Bo on tu. Ja tu, on tu. Lepiej może pójść na wymianę. Dobra, nie, nie mogę, bo tutaj. Ojejku. Ale cwaniak. To zagram chyba jednak w ten sposób. Musiałem chwilę tutaj się zastanowić. Dobra, gramy jednak w ten sposób, bo jak zbiję mi końca, to zbiję tutaj. Chyba lepiej chyba jednak zagrać. Wieża F2 mimo wszystko, żeby nie było żadnych niespodzianek. Jeszcze może wrócić, rzecz jasna, ale to wtedy mogę kopnąć nawet tędy. Mogę tak, tu. Dobra. Hop, hop. Skoczek E3. Wieża E5. A nawet tędy. O, tu mam szacha. Jak król tędy to bije, jak król idzie na F3 to wieża G4. Mamy go. Ok. 2201. Mamy rekord speedruna, słuchajcie, 2201. No zobaczymy, jak to się będzie toczyło dalej. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam o 10% zniżki na Pan Szachus, na szachowo.pl, na sklep szachowy. Jak ktoś ma ochotę, jest rabat 10%. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!